witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj podczas trzeciego odcinka Gil i Lis. Po mojej lewej stronie znajduje się Szymon Gilis, a ja jestem Karolina Lisek. Informacje dzisiejsze zebrał Karol Grabowski i mówię o tym na początku, bo w tamtym odcinku powiedzieliśmy to na końcu, więc dzisiaj taka odmiana. A montaż tego filmu przeprowadził Kamil Widuch i zapraszamy Was w tym miejscu bardzo serdecznie na profil Kamila Gruba Klisza. Kamil wykonuje fotografię ślubną. No a co ja od siebie mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć na pewno to, że za każdym odcinkiem używamy nowego, innego sprzętu i to już staje się tak, że prawdopodobnie w następnym odcinku też będzie nowy sprzęt i do nagrywania, jak już sami widzicie, nowe mikrofony, więc będzie nas na pewno o wiele lepiej słychać. Czyli co, no rozwijamy się i to właśnie dla Was. A dzisiaj, proszę Państwa, w odcinku odkrycie osady wczesnośredniowiecznej w Turce. Odkrycie chuńskiego pochówku w Czulicach pod Krakowiem. 27-28 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem W poszukiwaniu genezy Słowian. Premiera filmu dokumentalnego Jak Kopernik zatrzymał słońce na krakowskim niebie. I tutaj pytanie, co ma to do rzeczy ze Słowianami? Nie wiem, choć się domyślam. Zapowiedziano kolejny sezon badań Grodziska w Pyrzycach, województwo zachodniopomorskie. W Chodliku planowane jest przeprowadzenie badań kolejnego kurhanu. A tam się dzieje co roku coraz więcej, więc fajnie. Szczątki koni pokazują, że poprzez pogańsko-chrześcijańskie sieci handlowe przemierzyły nawet 1500 km przez Morze Bałtyckie, by zostać złożone w ofierze. Była długa droga na pewno. Tak. Europejskie Dni Archeologii, 14-16 czerwca. I co, może zacznijmy od tego odkrycia osady średniowiecznej w Turce. Jak to się w ogóle stało, bo to jest ciekawe. Były roboty drogowe związane z drogą osiedlową na ulicy Świerkowej. I proszę Państwa, no odkryli tam po prostu osadę. No i oczywiście badania, archeolodzy się do tego dostali. Pewnie z płaczem dla budowlańców. Budowlańców na pewno. Więc tam się będzie za niedługo bardzo dziać. Wykopaliska są wykopaliskami ratowniczymi, więc ratują co się tylko i wyłącznie da, żeby wydobyć jak największą ilość danych z tego. A co tam znaleźli? A znaleźli między innymi prawdopodobnie osadę wczesnośredniowieczną datowaną w tej chwili na 8-9 wiek, a także stwierdzono ślad osadnictwa związanego z kulturą łużycką, czyli epoka brązu, epoka żelaza. No poprzedzającą na pewno epokę Słowian na tych ziemiach, więc będzie ciekawie, możliwe, że coś znajdą nam ciekawego, co łączy w ogóle te kultury ze sobą, a może po prostu je dzieli, no zobaczymy, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę łużycką, to trzy fragmenty ceramiki odkryto, a w przypadku tej osady wczesnośredniowiecznej, jeżeli tylko dobrze doczytałam, to odsłonięto obiekty archeologiczne, które określane są jako wannowate, czyli pewnie chodzi o kształt, w postaci stosunkowo płytkich, intensywnych zaciemnień o wydłużonym, owalnym kształcie, do tego jeszcze kwadratową półziemiankę i towarzyszące im jamy i dołki posłupowe, datowane właśnie na wczesne średniowiecze. Myślę, że jak będzie tam troszeczkę więcej miejsca i oczywiście pieniędzy oraz czasu, to archeolodzy dobędą swoich szpadli i będą tam kopać na miejscu, bo jest to według mnie ciekawe, bo jednocześnie jest to osada 8-9 wiek, czyli takie wieki słowiańskie typowo, a jednak były tam zauważone jeszcze ceramika z epoki łużyckiej, czyli poprzedzającej Słowian. No, może znaczy, być. Wiesz, nie jest powiedziane, że to są Słowianie, jest tylko, że to jest wczesnośredniowieczne. No tak. Więc to też jest tutaj pytanie, kogo no, my tam mamy. Jednak 8-9 wiek, więc no to no tak, dosyć, jakaś tendencja dosyć jest, już tak? powinno działać. Lecimy do następnego newsa. Odkrycie chuńskiego pochówku w Czulicach pod Krakowem, więc też ciekawe niesamowicie znalezisko. To jest znaleziony grób z przełomu IV i V wieku. To jest bardzo ciekawe zjawisko wręcz. No tak, no można było to nazwać, ponieważ Hunowie przybyli do nas z terenu Chin i Mongolii. Tak, w około 370 roku najechali Europę. Tak. Przez nich doszło do wręcz upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, a samo to odkrycie, ono zostało opisane w pracy naukowej właśnie z tego roku, jeśli dobrze
doczytałam, a samo odkrycie miało miejsce w 2018 roku. Natomiast dopiero teraz się porządnie za ten temat naukowcy zabrali. Ta publikacja naukowa jest dostępna. Tak naprawdę wystarczy się na ten profil, który będziecie mieli w linku pod opisem filmu, zalogować i przeczytać, pobrać tą prasę. Co jest ciekawe, co tam znaleziono jeszcze? Raczej oprócz dwóch chłopców, jeden miał charakterystyczne zdeformowaną czaszkę, co właśnie świadczy o huńskim pochodzeniu. W grobie znaleziono też szczątki psa, kota i wrony. A oprócz tego jeszcze znaleziono drugiego chłopca, który już najprawdopodobniej był... Miał rysy bardziej europejskie, bym powiedział. Mhm. Więc to jest też niesamowicie ciekawe, że dwóch chłopców, może to był, nie wiem... Ale nawet jest powiedziane, że uważają, że to mógł być chłopiec pochodzący z terenów dzisiejszej, teraźniejszej Polski. Polski, tak, dokładnie. IV-V wiek, więc jeszcze jest możliwość, chociaż mogę się mylić... że to mogą być jeszcze badania genetyczne spowodowane właśnie tym DNA z kości. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to się potoczy. A same pochówki, nie wiem, czy w końcu o tym wspomnieliśmy, to jest datowanie na IV-V wiek. Tak, IV-V wiek. I cóż, kolejny temat, do którego przechodzimy, a dzisiaj tych tematów dużo nie ma, to konferencja naukowa pod tytułem W poszukiwaniu genezy Słowian, która odbywa się między 27 a 28 czerwca i jest ona związana z takim międzynarodowym cyklem konferencji, tak? Dobrze mówię? Tak, to międzynarodowa jest. Okej, tak. To jest ósma dokładnie odsłona międzynarodowych konferencji, gdzie podejmowana jest tematyka, problematyka genezy Słowian zamieszkujących tereny Europy Środkowej i Wschodniej. Znaczy, fajna jest to rzecz, bo jeżeli chodzi o samą genezę Słowian, to debaty naukowe są od wielu, wielu lat. Są allochtoni, są autochtoni, a może prawda jest gdzieś pomiędzy tym wszystkim, więc spotkanie się w jednym miejscu wielu naukowców z podobnych dziedzin, czyli archeologia, historia, może nawet będą tam jacyś genetycy, którzy będą chcieli się wypowiedzieć na temat tego wszystkiego i połączyć swoje siły. Myślę, że Słowianie jako jeden z niewielu nacji Europy jeszcze nie do końca wie, czy na pewno przybyliśmy stąd, skąd naukowcy mówią, że przybyliśmy, czyli jakie są nasze korzenie. No tak, na pewno w ostatnich latach ta dyskusja się znowu pojawiła, znowu jest wzięta na tapet i debatują naukowcy nad tym tematem. Kilka osób nawet na święcie stadu mnie zaczepiło o to, żeby dopytać właśnie, czy jesteśmy autochtonami, czy allochtonami. No cóż, naukowcem nie jestem. Albo nie Sławianami. Sławianami też możemy być. No, różnie bywa. Różnie bywa. Ale przeczytam wam to, co oni napisali o samym sobie, bo mimo tego, że możemy to opisać własnymi słowami, ja osobiście twierdzę, że to, co oni tutaj napisali, było najlepszym wyjściem. Punktem wyjścia do rozważań będzie próba syntetycznego spojrzenia na pochodzenie Słowian i problem ich pierwotnej siedziby. Osobna część dyskusji zostanie poświęcona na przeanalizowanie tytułowej problematyki, a w odniesieniu do ziem polskich w V, VI, a X wiekiem interesować nas będzie problematyka źródeł takich jak archeologiczne, historyczne, przyrodnicze i najfajniejsze językowe, dokumentujących te aspekty, charakterystyki zarówno ogólna, jak i też szczegółowa pod względem kulturowym poszczególnych obszarów Europy Środkowej, podziały wewnętrzne i regionalne, uwarunkowania wpływające na przyswajanie lub odrzucanie nowych wpływów kulturowych. No, według mnie arcyciekawa konferencja. Gdzie my wtedy będziemy? My pewnie będziemy po święcie kupale. Umierać po kupale. Podczas konferencji odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród, dokładnie nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego i to jest nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za popularyzację wiedzy o Piastach. A proszę Państwa, już za chwileczkę będzie premiera filmu dokumentalnego Jak Kopernik zatrzymał słońce na krakowskim niebie i co to ma wspólnego w ogóle ze Słowianami? A ze Słowianami ma wspólnego od mniej więcej 15-19 minuty, kiedy to właśnie pojawia się wątek kopców. A
Temat ten podjął Mariusz Meus, który jest geodetą i pasjonatą astronomii. To jest popularyzator nauki, prowadzi m.in. media społecznościowe takie jak Instagram. I on powiązał pewne zależności geometryczne i geodezyjne dotyczące różnych obiektów przedchrześcijańskich na terenie Krakowa i stworzył pewnego rodzaju mapę, model systemu obserwatoriów astronomicznych. Jest to niezwykle ciekawy temat. Ja zawsze jak z takimi tematami się spotykam, to troszeczkę jestem zdystansowana i boję się, że można tutaj założyć aluminiową czapeczkę na głowie, bo na przykład dużo takich wątków pojawiało się w kontekście egipskich piramid. Były one czasami traktowane poważnie, a czasami nie. Natomiast zdaje się, że w tym przypadku mamy do czynienia z całkiem merytorycznymi treściami, więc zapraszamy Was do obejrzenia filmu. Ale trzeba też tutaj dopowiedzieć o tym, że chodzi dokładnie tutaj o kopiec Kraka. I ciekawą rzeczą będzie to, że będzie tam przekrój tego kopca, że jak on powstawał mniej więcej, co da pewnego rodzaju rzut oka na to, jak mogło funkcjonować to jako właśnie obserwatorium astronomiczne, prawda? Dokładnie. Więc zapraszamy. Kolejny temat to zapowiedź sezonu badań grodziska w Pyrzycach w województwie zachodniopomorskim, który rozpocznie się już pod koniec czerwca. I badania te dotyczą wczesno-średniowiecznego grodziska w Pyrzycach, które jest centrum władzy plemienia Pyrzyczan. Przynajmniej tak jest określane. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że Igor Gulewicz się bardzo ucieszy z tej wiadomości, chociaż najprawdopodobniej już wie. Odsyłamy Was do materiału właśnie na YouTube Igora Gulewicza, Igor o Słowianach, numer 70 jego materiału, Gród czy Święta Góra, archeologia Pyrzyc od kuchni. I tam Igor Wam opowie bardzo dużo na temat tego grodu. Mhm. Warto się pochylić nad tym, posłuchać go chociażby w drodze do pracy albo z pracy, bo temat jest bardzo ciekawy, szczególnie jeżeli chodzi o tak mało znane plemię jak Pyrzyczanie, prawda? Dokładnie. Dodatkowo podczas tych teraz uruchamianych badań będą skupiać się na obiekcie, który znajduje się w centralnej części grodu i są podejrzenia, że mógł on mieć funkcje kultowe. No tak, bo zazwyczaj centralna część grodu to był po prostu plac, a tutaj był jednak budynek, więc jeżeli coś jest umieszczone w centrum, no to takie jak Zismundi w sumie oświata. No ale co, proszę Państwa, chodlik. Chodlik to jest na ustach wszystkich zawsze i od zawsze. I prawdopodobnie zawsze to będzie. Bardzo dużo tam jest rzeczy jeszcze do odkrycia i mam nadzieję, że i czasu, i pieniędzy starczy dla wszystkich naukowców, którzy chcą tam pokopać i znaleźć coś ciekawego. A chodlik jest w województwie opolskim, zgadza się? Tak. W województwie opolskim. I tam będzie kolejna część po prostu badań. Kolejny kopiec będzie przebadany. Kolejny kurhan, przepraszam bardzo. Projekt gminny mówiący o rewitalizacji właśnie terenów grodziska chce postawić obok wieżę widokową, a z racji tego, że jest to teren archeologiczny, to oni mają obowiązek odkopać tą część pod właśnie tą wieżę widokową i przekopać ten kawałek ziemi, żeby zobaczyć, czy coś tam ciekawego jest, a najprawdopodobniej tam coś znajdą. Ale jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, że w badaniach geofizycznych okazało się, że najprawdopodobniej jest tam, znajduje się na terenie chodlika konstrukcja kamienna. Tak. I dobrze by było dowiedzieć się, co to jest, bo jest to coś nowego na tym terenie. I co? Teraz będziemy o szczątkach koni rozmawiać. To, co na samym początku mówiliśmy, konie gnane przez Bałtyk, przez co najmniej, no nie piechotą, bo przecież ani statkami zostały transportowane. Transportowane ale przez Bałtyk ponad 1500 km w okresie późno-wikińskim, tak to nazwijmy. No to najprawdopodobniej taki były aż 1500 km transportowane z Finlandii lub Szwecji, po to, żeby były złożone w ofierze. I to jest niezwykle ciekawe, tak, bo do tej pory myślano, że konie były lokalne i raczej nie były to klacze, a były to ogiery. Ogiery, a dokładnie. A tu się okazuje z badań, że 1/3 to była klacz. Dokładnie. No i właśnie, no i teraz pomyślmy nad tym, dlaczego sprowadzali z tak daleka te konie. Czy one miały coś niesamowitego w sobie, co świadczyło, nie wiem, o bogactwie tego pana, który został złożony w ofierze mu ten koń do grobu. Ciekawą rzeczą jest tutaj dokładna informacja na temat tego, w jaki sposób w ogóle składano te konie. To będzie dosyć takie brutalne, bo
Oprócz tego, że konie były gonione niesamowicie i męczyły się bardzo, to do wstępnie wykopanej jamy pogrzebowej wpędzano tego konia i zasypywano go tam żywcem. Oczywiście pojono go też różnego rodzaju substancjami odurzającymi, aczkolwiek ślady, które zostały odkryte, wskazują na to, że te konie próbowały się wydostać. No, taki mieli... Zwyczaj, taką mieli potrzebę. Z naszej perspektywy brutalną. Tak, tak, ale pamiętajcie o tym, Kapuściński w swojej książce Podróże z Herodotem na samym początku napisał takie piękne słowa, żebyśmy nie oceniali moralności przeszłej naszą współczesną, bo dla nich w tamtych czasach to było w zupełności moralną rzeczą. Więc my po prostu przekażemy fajne informacje. Może nawet honorową. Może tak, może tak. Może to było coś fantastycznego. I tak było dawniej, więc stamtąd ta nasza kultura pochodzi. Kolejny temat. Europejskie Dni Archeologii. 14-16 czerwca. I to w sumie to trochę pomieszałam, bo poprzednie konferencje chciałam określić mianem takiej międzynarodowej. Ona była ogólnopolska bardziej. Natomiast te Europejskie Dni Archeologii to jest inicjatywa międzynarodowa. Jeśli dobrze pamiętam, to ona wzięła się z inicjatywy francuskiej, ale dzieje się praktycznie w całej Europie. W trakcie tego czasu odbywa się w 2022 chyba z 1000 konferencji naukowych się, spotkań naukowych się odbyło, przy czym w Polsce 100 i w tym roku również zapowiada się na bogato. A za wydarzenie jest odpowiedzialny Narodowy Instytut Badań Narodowy Instytut Archeologicznych Badań Ratowniczych, natomiast w Polsce to jest po prostu Narodowy Instytut Dziedzictwa. No właśnie tak jak mówiłeś, że we Francji zostało to zapoczątkowane w 2010 roku, Polska w tym uczestniczy od 2019 roku, więc no 5 lat już mamy za sobą. I tam się naprawdę będzie działo wiele i to nie tylko i wyłącznie dla ludzi totalnie zainteresowanych archeologią czy historią jakąkolwiek, ale to jest event, który ma promować wiedzę, po prostu wiedzę. Popularyzować tak, szeroko, że tak powiem. Popularyzować i to będą tam nie tylko i wyłącznie rzeczy dla starszych, ale także i dla najmłodszych, młodszych, troszeczkę starszych i takich okresu życia. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Po prostu szukajcie informacji, jakie konferencje, jakie spotkania, jakie wydarzenia są dla Was przygotowywane. A jest tutaj tego dużo, bo zaplanowali warsztaty, pikniki, gry terenowe, rajdy rowerowe, wystawy, prelekcje, no i wiele innych wydarzeń edukacyjnych, więc będzie się działo, do wszystkiego tego dostaniecie od nas linki. A my w tej chwili przejdziemy może do czegoś, co się zdarzyło dosłownie 2 dni temu. Tak. Święto Stado. Tak, w Stobnicy. Dokładnie, w Stobnicy pod Sulejowem w powiecie piotrkowskim, województwo łódzkie. Kolejne Święto Stado, jak dobrze pamiętam, chyba 9, prawda? 9 edycja Święta Stado. Nie wiem, nie pytaj mnie, nie ja jestem głównym koordynatorem. Ale wspaniale było, naprawdę niesamowicie wymęczeni bardzo przyjechaliśmy stamtąd, bo było co robić. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądało to święto i pamiętajcie o tym, że jest to święto, nie żaden festiwal, jest to święto rodzimowiercze, słowiańskie, to zapraszam na galerię. Jeszcze w tej chwili jest kurekografia, ale już za chwileczkę pojawi się to we wszystkich mediach. Słowiańska Agencja Prasowa, gromady różnego rodzaju będą opowiadały o tym i pokazywały, no ale jak wejdziecie na stronę Święta Stado na Facebooku, to tam też się pojawi wspaniała galeria z bardzo dużą ilością zdjęć do zobaczenia. Od samego Bartka z rekografii będziemy mieli ponad 1000 zdjęć, a jeszcze zdjęcia wykonywała Ewa, która również pewnie nas zaskoczy podobną ilością. Dokładnie. Więc będzie z czego wybierać, będzie co wrzucać na Instasia. A co możemy dodać od siebie? Na pewno dużo wniosków wyciągniętych z tej edycji Święta Stado. Mamy nadzieję, że zaowocują one jeszcze podniesieniem jakości w następnym roku. Też do osób, które uczestniczyły w święcie, zostały wysłane maile z prośbą o ocenienie w formularzu jakości, zasugerowania obszarów, w których moglibyśmy wprowadzić udoskonalenia, poprawy, zmiany.
A teraz będziemy przygotowywać się do kolejnego wydarzenia, i to sierpniowego. No nie, jeszcze wcześniej Noc Kupały. A, no i właśnie czerwcowego. I wszystkich zapraszamy. Poszukajcie po swojej okolicy, bo w każdym województwie jest najmniej jedna gromada, która organizuje Noc Kupały. A Noc Kupały jest przepięknym świętem, to trzeba powiedzieć. Później w sierpniu 16-18 reakcja słowiańska w Sosnowcu. Pamiętajcie, Sosnowiec, reakcja słowiańska. Będzie naprawdę bardzo głośno. A później idziemy spać. A później chyba w październiku szykuje się ogólnopolski Wiec Rodzimowierczy. Wiec Rodzimowierczy. Tak. A już wiadomo, gdzie będzie? Czy jeszcze nie ma? Jeszcze nie wiadomo. Jak na razie są tylko i wyłącznie informacje o dacie, ale to w następnym wydaniu będziemy prawdopodobnie już mogli cokolwiek więcej powiedzieć. Więc zapraszamy. Więc cóż, to tyle na dzisiaj. Szybko, krótko, zwięźle. Mamy nadzieję, że ta forma Wam się podobała. Dzisiaj troszeczkę mniej heheszkowania, bo po prostu jesteśmy zmęczeni. Jakoś tak się zdarza, że każdy kolejny film nagrywamy po jakimś evencie. No, może następny, chociaż w czerwcu? W sumie tak, jest szansa na to, że w czerwcu, znaczy czerwcowe, lipcowe będziemy, wydanie. Będziemy wypoczęci? Nie, wątpię. Będziemy mniej zmęczeni po prostu. Wątpię osobiście. Ale pamiętajcie o tym, żeby tak, zadawajcie nam pytania na komentarze, dawajcie kciuki w górę i subskrypcja. Ale komentarze też są bardzo ważne, dlatego że to dobrze działa na algorytm. A co by się tutaj nie czarować, algorytm jednak podbija filmy i możemy w ten sposób dotrzeć z tymi informacjami do większej ilości osób. A Was jeszcze prosimy o to, żeby pisać nam w komentarzach, czy nawet w wiadomościach prywatnych na Facebooku informacje o ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce albo które nadchodzą, bo czasami nasz research jest niewystarczający. Dokładnie. I jeszcze raz w tym miejscu dziękujemy Karolowi Grabowskiemu, Kamilowi Widuchowi za wsparcie nas. A ze mną była Karolina Lisek oraz Szymon Gilis. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.